Serdecznie witamy wszystkich hodowców, tak jak powiedział Jo, herzlich willkommen. Jesteśmy tutaj dzisiaj w hodowli u kolegi Roberta Zguda w miejscowości Przedmoście. Przedmoście 206, oddział Głogów. Tak, tutaj oddział Głogów, my tu znamy, tutaj znani hodowcy w tym oddziale lotują. Kolega Krzysztof Pruski, kolega Kałużny, no jeszcze wielu, wielu innych hodowców. Natomiast tutaj Robert, ty chyba od niedawna tutaj lotujesz. No dopiero pierwszy rok na młode leciałem w tym roku, z dość dobrymi wynikami. No ale nie było tutaj takich gołębi jak są teraz. Teraz właśnie, bo my tu jesteśmy przy okazji właśnie wizyty tutaj Jo Herbotsa. Tutaj bardzo dużo gołębi z tej hodowli Herbots pochodzi i tutaj znajduje, pochodzących z tej hodowli jest tutaj u kolegi Roberta. Zobaczmy też, bo te gołębniki są bardzo takie, powiedzmy, imponujące. Jeszcze tutaj tylko przypomnę, że przyjechaliśmy tutaj z Manfredem Bulą, z kolegą Ryszardem i oglądamy teraz, jak to wygląda. Zobaczmy, tu jest taka ciekawostka, bo jest nad gołębnikami siatka, która zapobiega przypadkowemu odleceniu gołębi, które by zostały przypadkowo na przykład wypuszczone. Tutaj zdarzyło się już tak, że no dwa gołębie, się zabezpieczyłeś. Tak jest, już teraz trzeba było się zabezpieczyć, bo to wszyscy, jak pokażemy rodowody, to będą wiedzieć ludzie, co to są tak za gołębie i szkoda, tak, żeby cokolwiek stąd uciekło. A powiedz tak pokrótce mniej więcej, jakie tutaj gołębie posiadasz w hodowli? Bo to nabywałeś dużo gołębi od Jo i z Manfredem Bulą też. Oczywiście, to wszystkie gołębie, znaczy wszystkie może nie, natomiast 95% gołębi, które są w tej hodowli, zorganizował Manfred Bula. Ale proszę, tak ustalmy, zorganizował to, znaczy, że pojechał tam coś, z tego ukradli tutaj, czy to były takie legalnie zakupione? No niestety musiały nie być, są to, z wadą prawną. Być to legalne zakupy. Nie są z wadą prawną. Najwięcej gołębi w hodowli jest, no oczywiście od Jo, jest ich około 50 sztuk. 30, wszystkie są oryginały, po najlepszych gołębiach rodziny Herbots. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze Vandenabele oryginalnych, około 30 gołębi. Dzieci Rudego, Newblixema, Benji. No pokażemy, myślę, później to na rodowodach. Trochę gołębi od Leo Heremansa. Tutaj Manfred dzisiaj też dostarczył. Właśnie byliśmy w Belgii, to tych gołębi troszeczkę oglądaliśmy, tutaj przywieźliśmy, ale tam też jeszcze chyba Carlo Van Rompuy'a masz też. Tak jest, hat-tricka. Ostatnio co pamiętam, syna hat-tricka. No to myślę, że przy rodowodach to będziemy oglądać, omawiać. No też w mojej hodowli znajduje się słynny gołąb, którego Manfred, tak można by powiedzieć, wynalazł, tak? Czyli najlepszy gołąb, którego miał w życiu w ręce, tak? Best? Ja mam nie, ten Jason, tak? Jason, ja mam pomysł, że trzeba go dzisiaj ją pokazać, tego gołębia, i nic nie mówić i zapytać go później. Czyli zrobimy mu test po prostu. Zrobimy mu później test. Tak. Dobrze, ale popatrzmy jeszcze tutaj, powiedzmy, popatrzmy, bo masz te woliery. Kto ci to doradzał zrobić? Bo to jest naprawdę hodowla imponująca. Ty jako młody, starszym hodowca, jak mówisz, lotujesz tutaj już dopiero pierwszy rok. Tak? Tak jest. I wcześniej miałeś gdzieś gołębia, które mieszkałeś? W ogóle gołębiami pocztowymi zajmuję się teraz drugi rok. Wcześniej zajmowałem się, co śmieszne, gołębiami kolorowymi. Tak? Tak? I jakie rasy miałeś wtedy? Jest głównie srebrniaki. Natomiast teraz zafascynowałem się gołębiami pocztowymi. Świetna zabawa. A srebrniaków dużą miałeś hodowlę? Około 80 sztuk. Wszystkie zostały sprzedane, jak zacząłem sprowadzać gołębie pocztowe. Też za bardzo dobre pieniądze. Tu masz tylko i wyłącznie po prostu gołębie pocztowe? Tylko i wyłącznie. I tak, jak masz podzielone rozpód? Tutaj są w tej chwili w tych gołębnikach to są tak naprawdę mamki. Dwa gołębniki są wolne. To jest gołębnik lotowy dla gołębi starych, ale w chwili obecnej, ze względu na to, że mało jest jeszcze gołębi lotowych na ten rok, no to w tym gołębniku mamy tylko jeden boks przeznaczony na gołębie lotowe. Ze względu na to, że to był dopiero początek. A tutaj w tych dwóch gołębnikach pozostałych mamy rozpód jeszcze w tym roku i samiczki w pierwszym gołębniku są, które czekają na swoją kolej. Jeszcze tam pytanie, ten lotowałeś gołębiami młodymi, jak dużą ilością? Zaczynałem 112 gołębiami, skończyłem 54. No. Początek, dużo gołębi było sprowadzany. A konkursy zdobywałeś, czy w ogóle zdobywałeś? No wiesz co, byłem trzeci w oddziale w chwili obecnej z całości, czwarty bodajże z 40. No i w okręgu byłem bardzo wysoko, byłem czwarty i szósty albo siódmy. Na te młode, tak? Jedną drużyną latałeś? Jedną drużyną, oczywiście, tak. No, widzimy tutaj, dziękuję na razie, a teraz się Manfreda zapytamy, bo my tutaj jesteśmy wspólnie z Joja, się rozmawialiśmy, zapytaj się go, jak mu się tu podoba, bo on przyszedł oglądać swoje te gołębie, tak jak powiedzieliśmy, 50 gołębi, Robert powiedział, że ma z tej hodowli, jak on tutaj jest zaskoczony może tym, czy nie, co tu widzi, ale zadaj to pytanie, czy już rozmawiałeś? Ist so etwas habe ich noch nie gesehen.
denn ich habe dir gesagt, du hast das wirklich sehr gut ausgedacht. Ich glaube, aber sehr viel Räume zum Fliegen. Ja. Ja, auch die Zuchttaube, die Reisetaube können auch draußen kommen. Das ist sehr, sehr gut bedacht. Ja. Jest bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie spodziewał się czegoś takiego i przede wszystkim jest to dobrze zrobione, w sensie przemyślane, że jest to bardzo funkcjonalne, jest bardzo dużo miejsca i to są właśnie sprawy, które mają istotne znaczenie. To nie jest taki trzeci świat, jak myślał, bo tak, z takim nastawieniem bym nie jechał. Das sowas ist auch in Belgien nicht. Nein, nein, habe ich noch nie in Belgien gesehen, so eine Anlage. Nawet takiego obiektu w Belgii nie widział. Ich komme auf viel Schläge weltweit, aber das ist wirklich Ausnahme. To jest tutaj szczególny poziom, jeśli chodzi o funkcjonalność. No i tutaj jeszcze zobaczmy, bo tutaj Robert dba nie tylko o to, żeby te gołębniki miały tak porządnie zrobione, ale tutaj zobaczmy, jest taki gołąb nawet na... On może jest teraz słabo widoczny, bo jest mokro akurat, ale tu jest taka mozaika zrobiona, Folbruk powiedzmy, i gołąb na mozaice, tak? Oczywiście. Tutaj... Jo jest bardzo zaciekawiony, chce przejść do środka, bo chce zapach gołębnika też oszacować. Tak. Zapraszam. No to teraz przejdziemy do gołębnika. No. A jeszcze zapytam, Robert, a tak już przy okazji, sam się oczywiście tymi gołębiami tylko nie zajmujesz. Nie, masz kogoś do pomocy, tak? Możliwości. Ja pracuję o bardzo różnych godzinach, bardzo długo. Jest tutaj człowiek, który cały czas zajmuje się tą hodowlą i tylko tym praktycznie pracuje. No. Cały czas. Problemy. Tak? Wejdziemy sobie do gołębnika. Właśnie jesteśmy już wewnątrz gołębnika. Tutaj to jest gołębnik, w którym są samiczki. Tutaj jak będzie lotowanie, no to tutaj będzie gołębnik tylko dla samiczek. Natomiast w tej chwili mamy tutaj samice rozpłodowe, które czekają. Tutaj w loty miałeś, widzę, tak? Bo na młode leciałeś z tego gołębnika, nie? Z tamtych? Z tego gołębnika na młode nie leciałem. Leciałem z tych pierwszych dwóch gołębników z tamtej strony. Natomiast w loty są tutaj, bo tu będą samiczki, tak jak przy lotowaniu. Tutaj no zobaczmy, kolega ma na ruszcie wszystko zrobione, tutaj jest i drewniany rusz położony na metalowej kracie, jest około 60-70 cm wyżej, tak? Tak, good to bow, wenig Arbeit. Hermesa wypuść takie na wzór. Tu mamy lotniki. Ale na Hermesa wzór masz te cele. Tu są lotniki, te młode, tak? Dość ciekawe konkursy. No, nie miałem niestety żadnego pierwszego gołębia, ale trzeci na oddział się zdarzył. Teraz zdarzył. Lotów ile mieliście? Pięć? Pięć lotów mieliśmy. Wszystkie pięć. Takiego czarnego, masz czarnego pstrego. Tak jest. Nawet, co ciekawe, nawet dość dobrze latał. Tak? Cztery konkursy miał. Manfred, jak go zobaczył pierwszy raz, to mówi, urwi mu głowę. Tak, najłatwiej. Chciałem to powiedzenie chciałem zielonym polecić właśnie. Teraz oni rozmawiają, o zapachu rozmawiają teraz, co? Też. I co mówi? No, że przy pierwszym... Wejdź rychu i zamknij tą kratę. Tu, wejdź tu. Albo możesz tamtą, jak chcesz. Jo mówi, że klimat jest okej. Ja. Że jest dużo powietrza. Und er hat das auch gut mitgekriegt. Viel Luft. Viel frische Luft. Dużo powietrza, wentylacja, także przy jakichś tam upalnych dniach nie będzie problemu z przegrzaniem. Seit wir bei uns unsere Witwer und Jungtaube mehr in Voliere setzen, auch während der Woche und während der Reisesaison, können wir noch viel besser. Właśnie wspomniał, że od kiedy oni stosują u wdowców i u mutków lotowanych również w tygodniu dużo, że przebywają dużo na wolierach, że dużo lepiej grają gołębiami. Tak? Jakiego gołębia teraz pokazałeś mu? W tej chwili pokazałem mu, to jest imbred gołębia Gus, czyli brata Olimpiadę 003. Dirka Debera? Dirka Debera, oryginalny gołąb z Dirka Debera. Bruder Gus kennst du, ne? Hörst du ja? Gus. Ist dein Bruder Gus? Das ist Sohn Gus. Sohn Gus. Gus ist Vollbruder Olympiaden 03. Ja? Und das ist Gus mal seine Tochter. Co tutaj warto powiedzieć, to Gus jest też dziadkiem gołębia Big Boss, który znajduje się w hodowli. Warto tutaj podkreślić, bo mamy jeszcze tutaj w hodowli jednego syna Gusa, który też jest imbredem. Top. Razy, no. To jest Gus razy, ten akurat nie, tylko ten drugi, którego pokażemy później, to jest Gus razy jego wnuczka, która jest olimpijką.
A słuchaj, te gołębie, które miałeś w tym roku młode, to już wtedy pochodziły właśnie one z tych gołębi Herbotsa? Stosus Herbotsa miałeś? Nie. To, co leciałem w tym roku, nie, więc no miejmy nadzieję, że uda się... Pierwsze nabytki takie teraz, bo mówisz od dwóch lat, chodziłeś, to jest jaki gołębi? To właśnie te rotniki tegoroczne, to z czego pochodziły? Głównie to gołębie pochodziły, no... Te co złapałeś? Z Krakowa, tak? Z Wrocławia? Z rynku, głównie to od różnych hodowców były gołębie. Tutaj warto podkreślić gołębie takiego hodowcy z oddziału 0111, Wygaś Janusz, który mnie tutaj wspomógł bardzo dobrze, jego gołębie latały. I co ciekawe, też jeszcze jest jeden hodowca, o którym warto powiedzieć, no to nazywa się Józef Biskup, od którego też miałem gołębie, które latały w tym roku i one są w tej drużynie lotników, sporo ich zostało. A ten hodowca z oddziału... Co to jest za samica na tym samicę? Córka dwóch olimpijczyków, brązowy medalista z olimpiady w tym roku, razy złota medalistka w kategorii B, razy złota medalistka w kategorii C. Eine Tochter von zwei Olympiataube. Zwei Olympiataube mit Medaille. Manfred, czyli ten gołąb, który trzymasz w ręku, co to jest za gołąb ten? Co trzymasz to jest w ręku? Oryginalny Dirk de Beer, syn Gusa. A tu jest samica, z którą on jest łączony w parze. Dirk de Beer, dann weiß ich, sehr teuer. I złączony jest z tą samicą, która jest córką dwóch olimpijczyków. I tamten jest z jakiej hodowli? No to już Robert musi iść. Ten gołąb jest z hodowli tutaj w Polsce Marcina Bacha. Nabył złotą medalistkę, a ten brązowy medalista był jego i to jest jego. Gute Schweiz. Gold medal, mal bronz medal. Die Eltern. Na gołębniku Krakus tam gołębie pach. Tak jest i właśnie z tej gołębi chyba brat tego gołębia, ojciec był ojcem tego, który wygrał tego Krakusa w tym roku. Tak jest. To się zgadza, tak. To jest dokładnie ta linia tej gołębi. Tylko tutaj włożona jest jeszcze złota medalista. To ma good condition. W dobrej kondycji masz tego gołębi, Robert. Wykuć. Gratuluję ci. To jakby ktoś nie wiedział, to powiem to zdanie weterynarza, nie? Nie, to brat jego jest weterynarzem. Aha, a słuchaj, mieliśmy mu test zrobić, tak? Ale to później. Tamten jest na boksie. Dobrze, to nic nie mówimy na razie. Dobrze. Akurat tamten gołąb jest odłożony w tej chwili, bo wpadł nam gość, który mi się zajmuje gołębiami, wpadł na genialny pomysł, zaczął je kąpać, bo my w piątek je kąpiemy. I zapomniałem mu powiedzieć i zdążyłem go tylko wyciągnąć i siedzi w osobnym gołębniku. Aha. To przejdźmy tam do tych osobnych boksów. No to może jeszcze tutaj zobaczmy. Pokażmy coś ciekawego, bo tu masz teraz gołębie rozpłodowe, tak? Jakieś pary. Tak, tutaj są gołębie rozpłodowe, są tu różne gołębie. To teraz Janabele, ale są tu też gołębie te właśnie od Herbotsa? Są gołębie od Jo tutaj jak najbardziej są. Bo pokazaliśmy, że miałeś są tutaj, właśnie... Są tutaj w tym gołębniku poparowane z gołębiami, które bardzo dobrze latały. Są poparzone samiczki, które są imbredami National One od Jo, bo też udało mi się nabyć. Oczywiście Jo z wielkim żalem mi je sprzedawał, pamiętamy. To jest absolutny zakaz przez ojca wprowadzony, absolutny zakaz wyprzedaży gołębi z Nacjonala. Udało mi się... Du hast swoje Verbot vom Vater, nie? Schluss, keine nic nie da się już wyciągnąć. Er hat die letzte Kinder von NATO. Nie no, ustalmy jedną rzecz, jakby cena była jeszcze, to by coś jeszcze pociągnęło. Robertowi jeszcze udało się ostatnie dzieci z NATO. Enkel na czele. Ale z jego wiedzą, za wiedzą, tak? Nie tak, że wyciągnął do reklamy. Za wiedzą, ale już ani jeden po NATO nie będzie sprzedał. Und der NATO befruchtet noch? Dreimal nicht befruchtet, jetzt zwei gute Eier. Aha. NATO w tym roku NATO, czyli ostatni syn Nacjonala w tym roku trzy razy czyste jaja, ale teraz no w tamtym roku ostatni lęk jest ok. W tamtym roku udało mi się nabyć właśnie młodego gołębia po tym NATO z 15 roku. No i tutaj właśnie w tym gołębniku między innymi, bo tam będziemy mieli gołębnik, w którym są gołębie, o zapomniałem powiedzieć bardzo ważnej rzeczy, są też tutaj gołębie Gerarda Kopmana, tak, u którego osobiście byliśmy, przywieźliśmy trochę gołębi od Gerarda. No ale głównie hodowla jest oparta na gołębiach rodziny Herbotsa. Coś z tego będzie. A parujesz sobie sam, czy ktoś ci tutaj pomaga? W tym roku parowałem sam, trochę sugestii Manfreda. Wcześniej gołębie, które przywożone były od Jo, no to Jo też coś zaproponował, co powinno być. Bo nie da się ukryć, że udało nam się też od Jo wydrzeć, bo tak należy to powiedzieć. Kilka gołębi z gołębnika rozpłodowego, między innymi samice, która jest córką Iwana i miała już dała dzieci, które miały kilka pierwszych konkursów. Tu u ciebie na gołębniku? Nie, u Jo. Aha.
udało nam się wydrzeć tego gołębia, tak? Tu widzimy, one są teraz ładnie w parach, widzimy jajeczka mają, siedzą na nich. O tutaj. O tutaj na przykład pojedyncze powinna takie... być samiczka. No. Która jest od Jo. Ma tam jedno jajeczko, widzimy. Jedno jajeczko i młódek, tak. Młódek, to jest samiczka od Jo. Zobaczymy, czy Jo rozpozna, co to za gołąb. Będzie pamiętał po tak, pewnie nie, bo za, test, tak? za dużo tych gołębi. Zobaczymy. Mamy też gołębie od braci Połów. A tego, co masz za gołąb, to co Połów? To jest oryginalny Vandena Belle, bardzo ładna samica. I to jest z jakiego? Z rudego czy z Nubliksema? Ani z rudego, ani z Nubliksema. To jest Iwana? Emil razy Dawida. Też nabyta od hodowli Jo. Mam coś, przypomnij sobie ptaka. Jo, Barcelona Jan razy Barcelona Demi. Samiczka, tak? A z czym masz w parze? Ona jest z... Hub Hermans. Hub Hermans czy Leo Hermans? Nie, Hub Hermans. Hub Hermans. Tak, i teraz ten młody też jest, to 16. Tak, to jest to tam. Tak. Tam Huba Hermansa z Super 15 czy z tych linii? Z tych... Nie, to jest, to jest z gołębi, które on nabywał dalekodystansowych. Tak, zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. Tak naprawdę niesprawdzone ptaki. No tu widzimy taką parę, dwa niebieskie, to takie masz sparowane właśnie to jest, czy tak przypadkowo coś? Nie, siedzą tu, widzę, ale to jest gołąb, mają. To jest gołąb od Bert Braspenning, samiczka jest od Berta Braspenninga, tak. Ona jest dość taka spora. Mam po nich jednego młódka do tej pory. Te młode gdzieś teraz masz odstawione tutaj? Są odłożone do gołębnika, później myślę, że je pokażemy, jeżeli czasu nam starczy. No musimy też tak z starszym gospodarować, bo o godzinie 16 Jo odlatuje. Popatrzmy jeszcze tutaj to, o, jak na wolierze wyglądają one. Świetne gołębie wyszły z połączenia Jo Full Sister Yvonne, czyli córka Iwana, którą nabyłem z roku 14 od Jo, razy Silverstone Roan, syn Silverstone Roan. Bardzo ładne mutki wyszły. Mutki są cofnięte? Są cofnięte. Bert Braspenning, ale musimy zajrzeć w rodowód, bo nie pamiętam, są trzy gołębie oryginalne od Berta Braspenninga i musimy po prostu zająć. W tamtej skrzynce to też. W tamtej skrzynce jest cały monitor. Zdrowotnie, jak ocenia je tutaj? Wszystko bardzo teraz? Pozytywnie, zdrowe tam, gołębie. Tutaj wszystko tak? Oczywiście. Wszystko jest ok. Dobrze. To cała hodowla ile na dzień dzisiejszy, czy twoja gołębi tutaj? Oj, około 400. Około 400. No to zdecydowanie więcej niż tych białych. Nie no, oczywiście. Miałeś... No tutaj jak widać to się zaraziłem niesamowicie. No to gołębniki, gołębniki rozbudowane. Widzimy w ciągu roku taka inwestycja, duże ten i pomysłowo bardzo. Zwłaszcza ta siatka. Zapytałeś wcześniej o ten pomysł, skąd się wziął pomysł na te gołębniki. Tak naprawdę to ten pierwszy gołębnik, który stoi tutaj na dole, on kiedyś stał. On już był 5 razy tutaj przestawiany. Jak zaczynałem swoją hodowlę, on zaczynałem od srebrniaków. Został później tu przeniesiony z góry, kombinowania było dużo. Tak, w tamtym gołębniku, tylko on troszeczkę inaczej wyglądał, został przerobiony pod gołębie pocztowe. Pod gołębie pocztowe. No i tak naprawdę to większość tych wolier tego wszystkiego to jest mój pomysł. Tak? Same gołębniki też, no bo tutaj jedyny gołębnik, który już taki został, to został zakupiony. Tutaj tamten na młode gołębie. Tutaj słyszymy, bardzo dobrej kondycji są te gołębie, tak ocenił Jo. To jest bardzo dobra wentylacja. To właśnie widzimy, bo zobaczmy. Tylko jest problem, jak tu mamy dużo... muszę zamykać ze względu na to, że... przeciągi będą. Przeciąg jest, ale tutaj zobaczmy, jest też pomysłowo, bo tak kawałek jest tutaj odsłonięte. Tam z tyłu, tak jakbyśmy zobaczyli, są siatki. Ale tutaj jest pełna część. I tutaj w tym miejscu podejrzewam nie ma dużego przeciągu, jak kiedy tu stoi. Nie ma w ogóle przeciągu i przeciąg jest tu. No właśnie, tak mi to przypomina się, wiesz, u kogo natomiast... takie gołębiki były, tą techniką? U chytilów. Ja powiem tobie, że dla gołębi rozpłodowych nie ma to żadnego znaczenia, natomiast dla gołębi lotowych miałem tutaj problem z utrzymaniem zdrowia. Aha. Jeżeli chodzi o drogi oddechowe. I jak go rozwiązałeś? Zbudowałem nowy gołębik. Aha. No pomysłowo. Dobrze, przejdziemy teraz, do jakiego gołębika idziemy?
Gdzie teraz idziemy robić? Gdzie... Możemy zerknąć na te młode gołębie, które to idziemy oglądać wtedy te młode gołębie, które tutaj się wylęgły. Tu były odchowane, tak? Tak, gołębie. Na razie jest, tu jest kilka gołębi, jest w gniazdach, nie będziemy zaglądać. Nie, nie ma ich co stresować. Tak jest. Ale teraz jest... jak masz wodę samą czy z czymś? Coś teraz akurat podajesz? Dzisiaj jest sama woda. Podaję coś tam do wody na razie. Zobaczymy co z tego będzie. Czy to będzie się opłacało polecać innym czy nie. Aha, czyli to wszystko ale na bazie eksperymentów. Ale jak widać, ja ocenił gołębie, że są bardzo wysokie, co mnie bardzo cieszy. Tutaj karmę patrzę, jeszcze sobie tak zerkniemy. O, popatrzmy. Mamy karmę. Jakie to jest firmy karma, można wiedzieć? Mrowce. To jest Mrowce. Rozumiem. Dobrze, popatrzymy sobie. Tu masz ponumerowane, porządek, ładnie. Te gołębniki, no, pomysł był twój, sam wykonywałeś się, czy firmy zleciłeś jakieś? Nie, tutaj miałem takiego pracownika, aha, który robił cały czas. Rozumiem. Dobrze, i przechodzi. Starszy człowiek na emeryturze już, ale... Miał czas. Ale miał czas i on sobie to robił. Ten jest akurat gołębnik kupiony od Jacka Bereźnickiego. O, dobrze. I teraz tutaj będziemy ze młode zobaczyć. Oczywiście, tak? Zapraszam tutaj. I do gołębnika wchodzimy, tu widzę, w trakcie budowy masz wszystko jeszcze. Nie, to jest tylko gołębnik dla młodych gołębników. Ale tu jeszcze nie był zasiedlony nic. Nie, ja tak mówię, jeszcze nic. Świeży gołębnik, pierwszy bóg został zasiedlony, tam jest 30. Tu jest róż drewniany, widzimy. 34 młódki są odłożone. Popatrzmy. Pokażemy tutaj jo. Zobaczymy co powie na temat. Dwa gołębie mnie interesują. No, widzimy tu. A co, czy diagnoza może ty najpierw? Znaczy diagnoza, no myślę, że chodzi mi bardziej o ocenę, tak? Co ja powie na temat. Wloty, te wloty też dopiero nie były używane, ale tak one wyglądają, zobaczmy. Jest ruszt. W kominie widzimy, że... Top. Big Boss razy... Sun Big Boss razy samiczka jest córką Megamindy. To co powiedziałeś kiedyś, jak do mnie przyjechałeś, jak to sparowałem, kurwa, ja bym tego nigdy tak nie sparzył. Wenn er so einen Schlag zusammenzüchtet. I Manfred tak brzydko powiedział, tak czego? No nie wierzę. Ale jest taki szlag, ma. Mówi, tak spaprałeś sprawę. Jak tak będziesz łączył, to nie, bo sportowiec, to będziesz nie kim. Przykładu nie możesz dać jako trener młodzieży. Jest ganz frisch noch. Zu frisch. Za świeży jest na gołębi. Musisz więcej tu... Man riecht viel zu viel das Holz. On za dużo ma drewna niby. Żywicy tych. No rozumiem. Żywicy dla tych tematów. Trzeba po prostu mocniej to otwierać. Silverstone Round razy Dr. Ivan i Full Sister Yvonne. Erfindung. Co to jest za gołąb? To jest syn Silverstone Round sparzony z córką Iwana, która jest pełną siostrą olimpijki Iwony od Jo. Będziemy ją widzieć później w katalogu, bo myślę, że obejrzymy w katalogu te gołębie. Tu głównie są gołębie, właśnie po gołębiach chodzi o... Popatrz. Tak jak mówisz, 30 kilka młodych, 7. 4, tak? To są pierwsze, które widzimy jeden płowy, tam dwa czerwone takie nakrapiane są, a reszta to widzimy niebieskie, nakrapiane, niektóre tylko pstre. Dobrze. A tego czarnego żadnego nie widzę. Czarnego nie, no niestety nie. Czarny, tam tylko ten jeden. Czarny musi a tamten czarny to jest swoją drogą, z jakiej gołębi wychodził się? A on został z przypadkowych gołębi. Aha, dobrze. Zobaczmy, jo ogląda, jak tutaj wygląda rozwiązanie techniczne, wentylacji. O. Podwójne masz, widzę, zamknięcia, tak, siatkę, ale teraz możemy tutaj na wolierę jest wyjście. No. Tak jest. Tu gołębnik miał być przystosowany w pierwszej kolejności do zaciemniania, dlatego są te ciemne przekładki, ale one są za jasne. Ciemne przekładki to są tu, dymione, to one są tylko dymione. No. Muszą być przyciemnione, muszą być całkowicie. Po prostu... Może się okazać, że jak zamalujesz zwykłe wapny, to wystarczy. Tak jest, tak też chcę zrobić. Chcę spróbować to pomalować, zobaczymy co wtedy wyjdzie. Widzimy. Wentylacja jest bardzo dobra. Już zauważyłem, że te kominy spełniają super rolę i że latem nie powinno być tutaj z tym problemem. Tu masz inaczej zrobione niż na tamtych gołębi. Tak, to jest całkiem inna technologia. Bo to był gołębi, to mówisz, zakupiłeś od kogoś go, tak? Tak, Jacek Bereźnicki sprzedaje te gołębniki. Zobaczmy. Warto tutaj Jo zrobi zdjęcie tym gołębiom, pamiątkowe. My tu film cały pamiątkowy będziemy mieli.
my też jeździmy na zachód zawsze właśnie, czy tutaj gdziekolwiek po Polsce, staramy się też tutaj jak najwięcej ciekawostek podejrzeć u hodowców, tak żeby no nie, każdy widział. Nie ukrywam, że cieszę się z tego, co ja opowiedział, bo widać, że jest zaskoczony tą hodowlą. No i super. Zresztą wiesz, sam fakt, że robi zdjęcia, nie? Tak. Tylko to ważniejsze jest co innego, jaki komentarz do zdjęć będzie, już tam na miejscu. Że następnym razem pojawi się tutaj już z ojcem, może z bratem, bo mi taka była pierwsza przymiarka, natomiast z czego wiemy, ojciec w szpitalu wylądował, tak? Papierosy bez filtra zaszkodziły. Pewnie to pokazywaliśmy. Tak, z dedykacją. Z dedykacją nie zaszkodził, bo go zabrałem. Te co zostały. Te bez dedykacji. Bez dedykacji. O, zrobimy sobie tutaj wspólne zdjęcie pamiątkowe. O, tak, właśnie. Bo ten filmik już Jo sobie zażyczył, że ma trafić na jego belgijską stronę. Na belgijską stronę. A on sobie sam przetłumaczy go? Super, no tak. Ja sobie, że co to tam, będę oglądać, no. Manfred przetłumaczy. Nie trzeba nic tłumaczyć, wystarczy patrzeć. Bo im mowę odejmie. Chyba się zawsze uczysz polskiego. One zostaną, jak mówią starożytni, rzucenie z szprak. Tutaj widzimy. Nie będziemy oglądać, bo tu mamy mamki. Tak, to bez sensu. A to tam. Karmią. Ale mamki zostawiłeś sobie gołębie jakie? Gołębie pocztowe między innymi. Głupio to powiedzieć, ale między innymi gołębie te, z których w tamtym roku lotowałem gołębiami, tak? Tak. No bo teraz mamy dużo lepsze gołębie, no i... Co tutaj masz za gołębnik teraz tu? No tutaj to już są same topowe gołębie. Mhm. Tutaj od razu, żeby pomysłów głupich nikt nie miał, to tutaj zabezpieczenie, wszystko jest, nie będziemy o szczegółach zdradzać, ale popatrzmy teraz, jak tu ładnie jest... No i to mi się podoba. W końcu ktoś pomyślał, że na takim metrze można zrobić nie jeden boks, oni mają po jednym boksie tam u Herbotsu, bo jak byliśmy z klubem Kopernik w zeszłym roku, to widzieliśmy, a tutaj, zobaczmy, na takim typowym metrze, takiej klatce, mamy dwa boksy i bardzo ładnie to jest ekonomicznie wykorzystane. O, tu ale doświetlasz widzenie cały czas tutaj? Tak, tutaj widzę LEDy. Jeszcze jest późno. LEDy mają te ciepłotę 6000 kelwinów, to jest światło białego, czy to zwykłe? To jest zwykłe. Zwykłe. O, zobaczmy. O, ale bardzo ładnie jest tu zrobione, takie pomysłowe kółeczki. Teraz będziemy oglądać. Ten gołąb jest strasznie nerwowy, nigdy nie lubię go łapać, bo... Tu masz teraz otwarte cały czas, tak? Te wszystkie poszczególne? Tak, teraz już są poparzone, to boksy są do parzenia, do zniesienia jajek, a później gołębie są tak naprawdę wypuszczone, żeby sobie mogły do wolierki wychodzić. Takich. Big Boss. Ale podoba mi się, powiem, przepraszam, że przerwę ci tak. Podoba mi się to rozwiązanie, bo u nas też w firmie stosowaliśmy właśnie, żeby takie jakby a la klocki Lego jedno na drugie włożyć. To jest mobilne, można wyciągnąć, zawsze zmodyfikować, funkcję gołębnika też zmienić. Tu mamy wspaniałą samicę też, która ona jest, ma uszkodzone oko, co prawda. Dostaliśmy ją od Jo w prezencie z tego względu. Też taka nerwowa? This is Zoon Big Boss had by us in oben in bureau in boxing. Ja? To jest syn Big Bossa, jak ja tutaj pewnie powiedział, dobrze zrozumiałem. Który siedział u niego w boksie rozpłodowym. Ale zmienił lokal. Ale zmienił lokal dzięki tutaj Manfredowi, tak? To była wdzięczność. Ale tu ma lepiej, ma świeże powietrze i nie palą papierosów, a tam u Herbotsa to cały czas palą. 19 dni, 19. A to jest ty nie palisz, ale tam u nich palą jak smoki. Jeden Vater von den Jungen. Tak jest. A tak w trzech. A ta samiczka tutaj to jest Imbret National One. Ja. Też po gołębiach. Tutaj te gołębie, to masz, tu już parujesz po prostu, tak? No tutaj są głównie dzieci Iwana, jest trójka synów Iwana na dole w boksach, są dzieci Rudego, jest Jason, którego w tej chwili jeszcze nie mam. A to rozwiązanie sobie sam wymyśliłeś, Robert? To rozwiązanie sam sobie wymyśliłeś? Tak, wszystko jest według mojego pomysłu. To Iwan ją tak wykonał. Iwan? To łobuz. Ich habe Junge von diesem Paar, Iwan mit diesem Schweifchen. Wyciągnął młode z tej pary? On dał złoto do dritte Mal, a ty Iwan das nicht mehr gewohnt. Za drugim albo za trzecim ale razem, młode, nie chciał się połączyć. Te młode z tej pary były wspaniałe. Jedna samiczka jest u mnie. Natomiast samczyk został sprzedany przez Jo. Widzieliśmy go, też mieliśmy go w ręce. No, fantastyczne młode wyszły po Iwanie i po tej samicy. Jedna samica jest u mnie, jest gołębnik tu z samicami w tej chwili, bo już dwa razy jajka zniosła. A tutaj, tu jest syn Rudego. Rudy.
Pan de Nabele. Syn Rudego. I z czym masz sparowanego? Z córką Jasona. Tak, żeby było ciekawie. O, tutaj jest też para. To jest... Jason. To jest Zun Rudy. Gepard mit Tochter Jason. To jest Jason. Szóstórka Jason. A tutaj jest bardzo ciekawa para. To jest bardzo ciekawa para. Imbred National One, którego udało nam się wydrzeć z gołębnika rozpłodowego od Jo. A samiczka, która tutaj jest, jest matką olimpijki u Jo. Matką Els. Ta niebieska. Elis, tak. Matka Els. Moeten we Els? Matka Els. 312. Ring nummer 312. Tak więc jak widać, udało nam się trochę ciekawych gołębi od Jo nabyć. To nie było, nie wyglądało to tak, że jeździliśmy. O! Takie pamiątkowe zdjęcie kolejne. A tutaj? Tutaj co będziemy mieli? A, tych tam pokaż. Ty też młodego masz. A to jest cały gołębnik, głównie gołębie od Jo. Idę zaraz, jak pani siedzi sobie malutki. Także widzimy. Widzę siatka drobna, taka zabezpieczenie przed gryzoniami, żeby też nie wchodziły. O. Nie, gołębnik jest zabezpieczony. Miałem tutaj problem z kuną, kiedyś weszła. Jeszcze jak miałem na szczęście gołębie białe i trochę wydusiła tego. I od tamtej pory zabezpieczam się ze wszystkich środków. A to chyba czujkę masz dymu, tak? Czy tak, co? Tak, jest dymu, czyli alarm. Cały alarm jest tutaj, wszystko jest zabezpieczone rewelacyjnie, żeby tutaj czyli nie było żadnych... pożar nawet, czy coś to... Czujniki, stuczeń szkła, różne... Wszystko jest, rozumiem. Tak, że tu musi być zabezpieczone, bo gołębie są naprawdę... Warte z pierwszej ligi, tak?